Ile wynosi maksymalnie dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i przyczepy kempingowej? No, dotyczy to nie tylko samochodu osobowego i przyczepy kempingowej. W ogóle to jest najdłuższy zestaw pojazdu, z jakim możemy mieć do czynienia na drodze. Mówię tutaj o pojeździe samochodowym. Odpowiedź B, 1875, to jest ta prawidłowa odpowiedź. Dłuższy zestaw na naszej drodze to jest tylko ciągnik z dwoma przyczepami, który może sobie liczyć 22 metry. Mi się trochę to nie klei, ten samochód osobowy z przyczepą, żeby miał aż tyle, ale może się to zdarzyć. Wczoraj na przykład rozmawiałem z kolegą, który jest menadżerem kierowcy rajdowego i pytał mnie, czy nie pomógłbym mu gdzieś znaleźć miejsca parkingowego na przyczepę samochodu, który używany jest właśnie do tych wyścigów. Ja mówię, no to nie będzie problemu, raczej tutaj porozmawiam i u nas na podwórku tam sobie gdzieś postawisz. I wtedy mnie poinformował, że przyczepa ma 14 metrów długości. 14. Do tego właśnie samochód osobowy i może się zmieścić w tym parametrze 18-75. Może tak być.